Blaski dużego miasta. Prestiżowa lokalizacja, apartamentowiec, a w nim mieszkanie pełne połyskliwych powierzchni, muślinowych tkanin, pięknych tapet oraz materiałów, których rysunek ukształtowała sama natura. Do tego wyszukane dodatki z zaprzyjaźnionej kwiaciarni Irys. Całość bardzo nietuzinkowa i elegancka. O tym, jak powstawał projekt oraz jakie rozwiązania wykorzystano, opowiada Amadeusz Kulczyk, współwłaściciel pracowni Dom Art, odpowiedzialnej za projekt aranżacji wnętrza. To mieszkanie ma 116 m kwadratowych. Znajdują się tutaj trzy sypialnie, dwie łazienki i toaleta oraz taka strefa kuchenno-jadalniano-wypoczynkowa. Tutaj w tej strefie mieliśmy początkowo problem z zbyt małą przestrzenią, zbyt małą ilością miejsca na wygospodarowanie na ten cały sprzęt, który inwestor chciał mieć, czyli ekspres, piekarnik, lodówkę, zmywarkę, i postawiliśmy we fragmencie salonu postawiliśmy ściankę, na której mogliśmy postawić cały właśnie słupek z tymi sprzętami za budowę. Ta część jadalniano-wypoczynkowa została podzielona między innymi oświetleniem, czyli zrobiliśmy strefowanie stołem okrągłym i okrągłymi stoliczkami kawowymi, i do tego daliśmy również okrągłe lampy. We fragmencie korytarza mamy konsolę z lustrem i z oświetleniem i jest to na wprost wejścia do mieszkania oraz listwa dekoracyjna z takim podświetleniem bardzo kameralnym, przytulnym przy suficie. W mieszkaniu znajduje się niewielka toaleta. W tej łazience użyliśmy takiej płytki kalakaty, czyli jest to płytka gresowa imitująca marmur. Na ścianach właśnie jest kalakata biała, na podłodze mamy czarny kamień, który również imituje marmur. Do tego fajnie wnętrze wypełnia taka biżuteryjna armatura firmy Jesse i toaleta firmy Devon & Devon. Klimat jednej z trzech sypialni tworzy łóżko z dużym wezgłowiem. Charakter pomieszczenia podkreślają też tapety, sztukateryjne listwy oraz oświetlenie. W największej z łazienek głównym detalem dekoracyjnym jest ściana pokryta dużą taflą onyksu, której urok podkreśla oświetlenie. Na samym końcu tego mieszkania znajduje się sypialnia, która należy do studenta. Jest ona utrzymana w takiej ciemnej, męskiej kolorystyce z dodatkami chromu, z dodatkami stalowymi. Do tej sypialni przynależy łazienka, która ma czarną płytkę połączoną z białą kalakatą i świetną armaturę firmy Jesse.